Jedź na długi weekend w góry, mówili. Będzie fajnie, mówili. Rower czeka, a za oknem leje. Run. No to już wiadomo, gdzie jestem. Wyjechałem z Murzasichla i próbuję się dostać do Glicza Rowa Górnego. Muszę zdjąć bezrękawnik, bo się już ugotowałem. A do Glicza Rowa jeszcze ciągle pod górę. Rękawiczki do kieszeni. Kamizeleczka do plecaczka, bo mam. Miało być 11 do 14 stopni, mam 7. Wziąłem krótkie bipsy. Ale zacząłem prawidłowo podjazdem do Bukowiny Tatrzańskiej. Jestem już dobrze rozgrzany, aż musiałem się rozebrać. Chwila na rower. Zaczynamy kolejną zabawę. Ech, ta nowomoda. Jesteśmy w górach, więc możemy zjeść ramen z kimchi. I na Glicza Rów Górny. Jak tu jest 2%, to ja mam 15 lat. No właśnie, ósemeczka wskoczyła. Garmin mówi napij się i ja mówię, że nie będę dyskutował ze sztuczną inteligencją. Muszę powiedzieć, że o tej porze roku zdecydowanie fajniej jest podjeżdżać, bo jest ciepło. A jeszcze bardziej mi zimno, jak widzę, że ludzie w rękawiczkach, w czapkach, w kurtkach zimowych idą, a ja w krótkich majtkach, bo nie wziąłem sobie ani nogawek, ani długich bipsów. Trochę, ale ciepło za to! Jasne. Ten zakopiański styl. Niestety panorama nie wygląda szczególnie, chociaż tutaj z Glicza Rowa Górnego pięknie widać Tatry, ale przy dobrej pogodzie. Ostatnio mówiłem w filmie, że w Świętokrzyskim u nas na każde 10 km jest 100 metrów w górę. Tutaj mi się udało podjazd taki zacząć, że jest około 10 km przejechane i 276 w górę. Jest pewna różnica. Ale udało mi się wyjść wreszcie. Zimno jak diabli, ale jestem na rowerze. Tam to ciemne, z tyłu to Tatry. Całe pod chmurami, więc ciężko mi je pokazać. Właśnie się zorientowałem, że kamera nie nagrywała, kiedy pokonywałem z Białego Dunajca podjazd 20%. Musicie mi na słowo uwierzyć. Zygzaczkiem, ale wjechałem. A teraz kieruję się w stronę Gubałówki przez Ząb.
Piękne widoki. Trochę trudno jest, ale nawet psy są miłosierne, bo skrzczekają, ale tak oszczędnie, tak bez agresji właściwie. Widzą, chłop się morduje, co mu jeszcze dokładać. Tu w Tatrach im mniejszą dróżkę wybierzecie, tym ciekawszych doznań ona dostarcza. Bo te mniej uczęszczane często są bardziej strome. Minus bocznych dróżek jest taki, że stan ich asfaltu sprawdza możliwości terenowe gravela. Średnia wzniosów utrzymuje się na fajnym poziomie. 20 km przejechane, 565 w górę. Ciekawe, czy na GoPro wyjdą te promienie słoneczne. Nie mówię nic, bo trochę mi mowę odjęło i trochę twarz zamarzła. To jak jesteśmy w miejscowości Ząb, to powtarzamy szybciutko. Ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. Komu się uda bez pomyłki? Powtórzę jeszcze raz. Ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. Znowu jest się okazja zagrzać. A i tam jedziemy na Gubałówkę. Oj, warto każdą trasę, którą się jedzie, przejechać w obie strony. Ja tutaj zjeżdżałem z 5 już razy i nie miałem świadomości, jaką panoramę mam przed sobą. Fu, za plecami. O, mamunciu. No gęba się cieszy, zęby się pokazuje. Wyjeżdżamy z zębu. Tam ludzie idą, to ja też zobaczę, bo wygląda na to, że tam jest piękna panorama. No właśnie, kolejny raz gravel pokazuje. Szosą bym się już nie decydował. Pomijając ten gruz, to całkiem niewyględnie. Zrobię tutaj zdjęcie i jadę dalej. Muszę się spieszyć, bo tak naprawdę jestem tutaj na wyjeździe integracyjnym, czyli dzisiejszy wyjazd sponsoruje Cytrynówka. No i tryb pełzający trzeba włączyć między ludźmi. No, sądziłem, że o tej porze już nie będzie tyle osób. Spożyję pewne żele, które ostatnio kupiłem. Nie wiem, co to jest. Jem je na końcu drogi. Gdyby mi bardzo zwiększyły szybkość przemiany materii, żebym zdążył do ośrodka. Ale mordo sklejki. Ale widoczek to teraz mi ładny wyszedł. Dlatego warto wybrać się na Gubałówkę. Nie dla jakichś tam przekąsek, wjazdu kolejką, ale dla takiego widoku. Giewont!
z profilu. To zjeżdżamy w dół do kościeliska. A i ten piękny widok. No po prostu bajka. A teraz w dół. Skończyło się rumakowanie. Wielokrotnie już to przyznawałem i muszę potwierdzić po raz kolejny. Hamulce hydrauliczne tarczowe w górach są przepraktyczne po prostu. Bez żadnego wysiłku jednym, dwoma palcami można sobie delikatnie modulować siłę hamowania na każdym zjeździe. I do Zakopca, a potem do Murzasichla. Jeśli tak to się wymawia. Kiedy byłem nastolatkiem, mój ojciec pracował na Węgrzech. I byłem przekonany, że Murzasichle to na pewno jakaś miejscowość obok Hajdúsoboszlo. No takie widoki z kościeliska. Pięknie niebo się przetarło. No proszę, McLaren sobie pojechał. Proszę, jakie fury tu jeżdżą. McLareny, Eskery. Takie rzeczy. No to jedziemy przez Zakopane. Za 50 metrów na rondzie trzeci zjazd. No i co? I wygodniej mi będzie pojechać chodnikiem. Muszę zmobilizować, żeby mnie koń w tyłek nie ugryzł. Matko, jak tu jest nieprzyjemnie. Jakbym gryzł ołów. Tyle spalin. Że ja w płucach mam tyle ołowiu, że mi ciężej pod góry wjechać. Ojejku. Jakby się miało coś na zębach aż czuć. No to jakby ktoś pytał, czy w Zakopanem lepiej samochodem, czy eskerem, no to odpowiedź macie. Chyba się na wieczór ochładza, bo już mi para z ust leci. No to przecież majówka jest. Gorąco powinno być. No super mnie minął. Myślałem, że mnie przewróci. Jeśli chodzi o kierowców polskich, to tutaj jest taki system mieszany. W Hiszpanii było super, każdy czekał spokojnie, mijał 1,5 metra od ciebie. A tu jest system mieszany. Jeden omija 1,5 metra, a drugi wali lusterkiem po nerkach. Trzeba uważać w Polsce. To tyle na dziś. Wyjdzie 45 km, prawie 1100 w górę. Bardzo przyjemnie. Tym bardziej, że myślałem, że nie uda się w ogóle dzisiaj wyjść, bo padało. Także cieszę się, że udało się 1 maja podeptać trochę Tatry. Wszystkiego dobrego, jeździcie na rowerach. Cześć!